Radio niepokalanów. 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi. Błękitne granie. Pokój i dobro ze studia w Niepokalanowie. Witają Państwa. Ojciec Remigiusz. I Paulina Wysocka. W dzisiejszym naszym spotkaniu, w czasie dzisiejszej naszej audycji będziemy rozmawiać o czymś, co się zagadkowo nazywa grzechy pokoleniowe. Ojcze, czy można odziedziczyć po kimś nie tylko na przykład duży majątek i samochód, ale jeszcze na przykład jego grzechy? Nie, nie można odziedziczyć grzechów. Co prawda w niektórych kręgach można usłyszeć takie sformułowania, ale bardziej, bardziej się to odnosi najwyżej do praktyki modlitwy o uzdrowienie międzypokoleniowe, tak? Czy najwyżej można byłoby spotkać inne sformułowanie na temat zniewolenia międzypokoleniowego? Na pewno teologicznym błędem jest stwierdzenie jakiegokolwiek dziedziczenia grzechów pokoleniowych. Jedynym, oczywiście, takim grzechem, który, który rzeczywiście. Przechodzi z pokolenia na pokolenie, którego dziedziczymy, jest grzech pierworodny. I to jest fakt. Ale a dlaczego akurat ten dziedziczymy, a, a innego nie? <laughs> no jest to rzeczywiście grzech, który, e, który dziedziczymy z natury, z grzesznej natury potem już Adama i Ewy. Tak, jako że na świat przychodzi człowiek, który tę grzeszną naturę, że tak powiem, dziedziczy po. E, po swoich przodkach, czyli w tym momencie, idąc tak do samego początku, właśnie po Adamie i Jewie. I, I to jest to, co nas rzeczywiście, realnie dotyka. Chrzest, ten grzech pierworodny, zmazuje, daje nam z powrotem łaskę, łaskę zbawienia życia wiecznego. Więc to jest jedyny taki grzech, który, który dziedziczymy. Który Ale dziedziczymy który pokolenia, pokolenia. nie winę jakoby za ten grzech, tylko dziedziczymy właśnie to, że teraz łatwiej nam popełnić jakiś inny grzech, tak? Dzisiaj, bo to w tym, no bo tak, tak żebyśmy, żebyśmy to zrozumieli. Grzech pierworodny zamknął nam dostęp do nieba. Tak naprawdę, gdyby, gdyby nie potem nie śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, nie mielibyśmy dostępu do życia wiecznego. Więc aby móc z powrotem uczestniczyć w tym zbawieniu, Przychodzi Jezus, wciela się, cierpi, umiera, zmartwychwstaje. I tym, którzy uwierzą, jak Sam mówi, tym, którzy uwierzą i przyjmą chrzest, ci będą zbawieni. Czyli właśnie wtedy y, następuje zmazanie tego grzechu pierworodnego i wejście, uczestnictwo właśnie w tym zbawieniu Jezusa Chrystusa. Zaś y, czym innym są pewne konsekwencje, które również z tym grzechem pierworodnym się wiążą. I one za nami? I one z nami zdo, 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 są. Tak. Zdążają, ciągle. One, one, one zostały. To nie jest tak, że, że przecież zobaczmy, wraz z krztem żaden z nas nie staje się nieśmiertelny. A żaden z nas po krzcie nie staje się, że tak powiem, niepokalanie poczętym, z powrotem, jako że tak powiem, niepokalanym przynajmniej w tym sensie. Nie, nie stajemy się bezgrzeszni, w sensie takim, że, że już przestaliśmy grzeszyć i już nigdy więcej nie będziemy grzeszyć. Nie jest tak. Nasza struktura, psychofizyczna jest taka, to o czym święty Paweł w jednym miejscu tak niesamowicie mówi, że nieszczęsny ja człowiek, tak? bo pragnę czegoś, co jest dobre, a czy nie to, co jest złe. Że rzeczywiście żyje we mnie grzech. Tak? To to pragnienie do grzechu. Ym, i, I całe życie jest walką między, między tym, co duchowe, a tym, co cielesne. Tak? Bo mój duch chce dobra, a moje ciało chce, chce grzechu. Gdyby nie było konsekwencji grzechu pierwotnego, gdyby chrzest zmazywał konsekwencji grzechu pierwotnego, nie byłoby tego rozdzielenia. Tutaj człowiek stałby się jednością. Tak? To, czego pragnę, byłoby dobre. Nie pragnąłbym rzeczy złych. Nie miałbym problemu w wypełnianiu rzeczy dobrych. Można powiedzieć wszyscy bylibyśmy święci tak. dzisiaj. Ja no bym no że już nigdy więcej grzechu nie będzie. Zgadza się. No właśnie bylibyśmy święci. Bylibyśmy święci, dokładnie, bylibyśmy święci. No i, i, i byłby to raj na ziemi. Byłby to raj na ziemi, tak? Przynajmniej w sensie takim dla tych, którzy rzeczywiście mm, nie mieliby tych skutków, które, które, które grzech pierwotnie. sytuacja po brało. prostu sprzed grzechu pierwotnego tak. mieliśmy raj na ziemi. Dokładnie. A tak nie, tak nie jest. Mimo tego, że zostaliśmy ochrzczeni, ten grzech pierworodny został zmazany. Doświadczamy konkretnie pewnych skutków tego grzechu pierworodnego, tak? Już od naszego poczęcia. To są właśnie choroby, to jest śmierć, to są wszystkie te nasze problemy, i tak dalej, które nas dotykają. To jest to, to, to rozdzielenie między pragnieniem dobra a czynieniem zła. Jak łatwo pozwalamy sobie, właśnie, na to, aby, aby wejść jakąś, w jaką, jakąś rzeczywistość grzechu, no, tego by nie było. A co się dzieje ze zwykłym grzechem? Takim grzechem, czy powszednim, czy ciężkim? Popełniam grzech. No i mam winę, karę, tak? Tak. Więc może właśnie dzięki temu tutaj, temu pytaniu wejdziemy trochę w ten problem zniewolenia, czy, czy, czy pewnej, pewnych problemów międzypokoleniowych. Popełniam grzech. Jeżeli za życia nie odpokutuję za ten konkretny grzech, no bo idę do spowiedzi, przepraszam, popełniłem grzech, idę do spowiedzi... I muszę za niego żałować tak, i zrozumieć muszę wszystkie warunki. Prawy, mhm. Tak, muszę postanowić poprawy, tak, zadośćuczynić Bogu i bliźniemu. I teraz jest taki problem, czy, czy takie pytanie. Popełniamy czasami bardzo ciężkie grzechy. Fakt, my jako ludzie bardzo często tego nie rozumiemy, że dany grzech jest rzeczywiście w materii ciężkiej, czyli w materii śmiertelnej. Jest to bardzo duże, że tak powiem, obrażenie Pana Boga. Dla nas to są, no, niby to jest normalne, niby to jest ludzkie. Nie. Dla Boga to, to jest konkretny, ogromny problem. I, i teraz yy, z tym bagażem, konsekwencją tego grzechu żyjemy, że tak powiem, dalej. Yy, jeżeli nie nastąpi za życia odpokutowanie za ten konkretny grzech, za ten konkretny czyn, odcierpie to w czyścu. Oczywiście, jeżeli, będę, jeżeli jestem blisko Boga, odpowiadam się, będę zbawiony, od to w czysto, tak? Czyli w momencie, kiedy idę do Spowiedzi, to i tak... Yy grozi mi czyściec. To nie jest tak, że ta po spowiedzi już tak, do bo ta nieba. pokuta zazwyczaj, którą, którą księża tam zadają w czasie spowiedzi, to jest taka symboliczna pokuta za, za, za te konkretne konkretne grzechy. Kiedy czyta się, czyta się prawdziwych mistyków, żeby bądź klasyków akurat, jeżeli chodzi o, o to życie pozagrobowe, ludzi, którzy mówią o tym, jak mi miejsce wygląda czyście czego tam dusze doświadczają, no to, to naprawdę, mówię, ta pokuta, ta spowiedź jest symboliczna, tak? Trzeba dlatego podejść do, do tych cierpień, które, które mamy tutaj za naszego życia. Rzeczywiście, próbować przynajmniej podejść do tego, jako do łaski, trudnej łaski, ale również łaski, tak? Gdzie Bóg pozwala mi, czy daje mi możliwość odcierpienia za słabości, za grzechy, które, które popełniłem. I dzięki temu mój czyściec będzie o wiele krótszy. Powinienem zrobić wszystko, żeby jakieś zło, szczególnie zło, które też dotyka innych osób, zostało zostało, że tak powiem, zrekompensowane tutaj na ziemi, tak? Żebym żebym oddał pieniądze, nie wiem, które ukradłem, czy żebym odwołał jakieś oszczerstwo, kłamstwo, pomógł komuś kogo skrzywdzimy i tak dalej, tak? Czyli to jest zadośćuczynienie chociażby człowiekowi, tak? Oprócz tego jeszcze zadośćuczynienie Bogu za, za, za grzech, czyli właśnie jakaś, jakaś ekspiacja, jakaś forma modlitwy, pokuty, Czyli to jest to na przykład, co teraz możemy obserwować w Krakowi Łagiewnikach, siostry po tym, jak ten obraz Pana Jezusa został czymś tam oblany. Mm -hmm. e, ciągle do tej pory modlą się. No więc i jest to jakaś tam właśnie jakieś przebłaganie. Więc, więc teraz wchodzimy właśnie w pewien, pewien problem, jeżeli właśnie mówimy o tym e, zniewolaniu międzypokalniowym, tak? Czy problem... E, no właśnie, czy coś takiego w ogóle istnieje? Bo na czym to polega? Polega to na tym, że jest część osób w kościele, jest to dosyć nowe doświadczenie, to logicznie, że tak powiem, jeszcze zbyt świeże, zbyt młode, aby miało jakieś takie no, dosyć porządne rozpatrzenie. To doświadczenie mówi o czymś takim, że konsekwencje grzechów, przypuść, moich przodków, w jakimś sensie wpływają na na, na moje życie, tak, że widzę jakiś ciąg, ciąg pewnych trudnych doświadczeń, na przykład w moim życiu, nie wiem skąd one się biorą. I właśnie w niektórych kręgach kościoła, w niektórych grupach kościelnych, tutaj zwłaszcza mówimy tutaj o odnowie w Duchu Świętym, w grupach charyzmatycznych. To też chyba wspólnota Mamry, prawda? Tak, wydaje mi się. Myślę, że tak, ona jest mhm. też dosyć podobna, tak? Może to nie jest odnowa w Duchu Świętym, ale dosyć podobna. W jakiś, znaczy bardzo duża formacja tam jest. Niemniej jednak coś takiego się właśnie spotyka. I teraz jest ten problem, czy coś takiego istnieje, czy nie. Na pewno istnieje. Yy, Coś takiego na gruncie to już wiemy, przecież fizyczne, tak? Ja dziedziczę DNA po mojej mamie, po moim tacie. Istnieje coś takiego, jak yy, co do dziedziczenie też pewnych, yy, pewnych cech yy, charakteru, czy pewnych cech zachowania, tak? Yy, no, rodzę się w konkretnej rzeczywistości, w konkretnym środowisku i nabywam tych konkretnych cech osób, które, które mnie wychowują, które są wokół mnie. Więc to jest, to jest konkretny, to jest kolejny jakiś bagaż, który, że tak powiem, otrzymuje. Zobaczmy te, te bagaże, tych pewnych zachowań idą rzeczywiście z pokolenia na pokolenie. Jeżeli mówimy o pewnych konsekwencjach, jakiegoś na przykład, nawet grzechu, realnie grzechu, weźmy alkoholizm, narody. Spite, grzech społeczny. A wejdźmy w rodzinę, tak? Gdzie dziadek pije, potem, potem ojciec pije, syn pije, wnuczek pije. Wszyscy widzą jeden i ten sam wzorzec, tak? I, i, I powtarzają to coś. Ale pytanie, czy to jest coś, co my dziedziczymy gdzieś, niezależnie od nas, jakby, czy to jest coś, co my nabywamy? No bo skoro ja żyję w takiej rodzinie, nie widzę mhm. innego wzoru. Mhm. To to może wcale nie być odziedziczone, tylko po prostu przejęte w, w sposób taki, że się nie byłam w stanie czegoś innego nauczyć, bo nie widziałam nic. No innego. Więc właśnie mówimy tutaj o, o pewnym problemie, pewnym problemie, który, który rzeczywiście jest dosyć, no mówię, jest świeży i, i trudny do końca do, do, do rozstrzygnięcia, na ile, na ile istnieje pewne, pewne konsekwencje duchowe, czy pewne zniewolenie na gruncie duchowym. W tych sytuacjach, kiedy w danej rodzinie występował jakiś, jakiś grzech. O. Spójrzmy może na to z perspektywy praktycznej, bo jeżeli istnieją pewne przypadki, które mogą, mogłyby wskazywać na to, że coś takiego istnieje, to możemy mieć jakieś przynajmniej blade przepuszczenie, że, że coś może w tym jest. Tak? Weźmy pod uwagę na przykład takie sytuacje, o których mówiliśmy chyba wcześniej, w danym domu na przykład występowało jakaś, występowała jakaś forma okultyzmu. Babcia, przypuśćmy, wróżyła. I zauważamy, że wnuczka, czy tam córka są, czy tam dzieci są predysponowane do tego, że mają o wiele większą łatwość wchodzenia w rzeczywistość poza zmysłową w rzeczywistość okultystyczną. Mimo, że te dzieci tego nie robiły. Dzisiaj mówimy o, o jakimś takim, nazwałbym to plagę dzieci indygo. Dzieci, które rodzą się, czy, 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 czy inaczej rodzice, którzy rozznają o swoich dzieci w bardzo młodym wieku, że te dzieci widzą duchy, mają jakieś mm, poznanie pozazmysłowe i tak Skąd się to bierze? że to nie jest wina tych dzieci. Niektórzy mogą powiedzieć, że to są jakieś takie zdolności szczególne. Tylko ciągle pytanie, skąd to się bierze. No, z perspektywy naszej, jako, jako chrześcijan, katolików, wiemy, że, że, że ta rzeczywistość jest, jest zła i że to nie pochodzi od Boga. Te dzieci bardzo cierpią. Więc mamy pewne, pewne doświadczenia w rzeczywistości naszej, która nas otacza, które pokazują, że coś takiego istnieje, czy inaczej, że coś takiego może istnieć, że coś takiego może występować. Ja wiem, że tutaj jest dosyć śliski grunt i, i, i trzeba to umieć rozeznawać. Nie istnieje coś takiego jak determinacja, że jeżeli mój ojciec, czy tam moja mama, czy, czy ktoś tam coś takiego robił, różne rzeczy, to ja muszę to robić. Nie, to nie jest determinacja. Druga rzecz. Ja nie dziedziczę grzechu. Tak? Coś takiego nie istnieje. Ja nie dziedziczę grzechu, ale ze względu, może w tym sensie, ze względu na pewną władzę, jaką też mają moi rodzice nade mną, jaką mieli przodkowie, ci, którzy mieli mnie chronić, ci, którzy mieli mi błogosławić czasami dochodzi właśnie do przekleństw, czasami dochodzi do tego, na przykład matka oddaje dziecko diabłu, już na przykład w łonie matki, o tym mówi Gabriela Morty, egzorcysta rzymski, tak? że dochodziło do takich sytuacji, kiedy on mówi, wyrzuca swojego ducha i mówi, Jezusa Chrystusa, wyjdź z niej. To była konkretna tam osoba, że Jezus był tutaj pierwszy, a diabeł mówi, nie, ja byłem tu pierwszy. A jak? Jej matka oddała mi swoje dziecko, czyli matka oddała dziecko diabłu, już w łonie matki, doszło do opętania w łonie matki. Potem był chrzest. Chrzest nie zniweczył pewnych konsekwencji. Chrzest zniszczył grzech pierworodny. Bo niektórzy się właśnie z teologów zastanawiają, przecież chrzest musi gładzić wszystko. No nie, no chrzest gładzi grzech pierworodny, ale nie, nie gładzi konsekwencji chociażby grzechu pierworodnego. Opętanie jest stanem, a nie grzechem. Chrzest zgładził grzech, a nie opętanie. I się raptem okazuje, że, że po latach on egzorcyzmuje osobę, która została pętana w łonie matki. Tutaj mamy do czynienia realnie z pewnym grzechem, no, można powiedzieć, no, grzechem pokoleniowym. Matka przeklęła swoje własne dziecko do dziecko diabłu. No to są trudne sytuacje. Czy zresztą czy w, w, w tym wypadku można to tak nazwać? Nie wiem, no ale mówię, to dużo daje do domyślenia, do, do Szczególnie właśnie w środowiskach okultystycznych. Zobaczmy bardzo często osoby, które wróżą, cyganie z pokolenia na pokolenie to coś przechodzi, że tak powiem tak ten grzech jest tak jakoś tak wrósł w daną społeczność czy w daną rodzinę, że rzeczywiście można by powiedzieć dokładnie, że mamy tutaj do czynienia ze zniewoleniem międzypokoleniowym tylko właśnie to jest to pytanie czy jest to to zniewolenie bo nie, bo nie, nie dziedziczenie grzechu czy to zniewolenie rzeczywiście je, istnieje czy jest to tylko taka pewna można by to o, tak nazwać, pewna słabość, pewna furtka, która w jakimś sensie jest nadwyrężona. O tym niesamowicie właśnie opisuje jedna z autorek książki Nie krop za mną, tak? która sama mówi o tym, że w jej, w jej pokoleniach wcześniej były różne sytuacje mediumiczne, okultystyczne i ona sama zauważyła, że od dzieciństwa ma te predyspozycje do tego, aby w tą rzeczywistość wchodzić. Czyli mamy do czynienia z konsekwencjami grzechu pokoleniowego. Ona też mówiła o tym, że ci okultyści, którzy, mhm. którym bardzo zależało, żeby ona jednak się do nich przyłączyła, żeby od nich nie odeszła, mhm. że oni też w to wierzą, że jeśli ona jest córką w rodzinie, w której to było, no to im zależy na tym, żeby ona została z nimi, bo ich zdaniem ona ma te zdolności. No, jakieś no więc właśnie o to chodzi, jasne. To akurat nie jest dla nas, że tak powiem... Autorytatywne, tak, że, że okultyści też tak twierdzą. Niemniej jednak, no, pokazując pewną rzeczywistość, chcę pokazać, że raz, że mówię, temat nie jest do końca rozeznany, ale dwa, nie można też w cudzysłowie u dziecka z kąpielą, stwierdzić, że na pewno czegoś takiego nie ma. Ja bym to może jeszcze w ten sposób porównał. Jest to właśnie pewne, pewna materia w naszym życiu, w której jesteśmy osłabieni. O, jeżeli człowiek jest, yy, na przykład miał ojca alkoholika, czy tam matkę alkoholika, jest jakieś prawdopodobieństwo, jak tam mówią mm, terapeuci, iluś tam procent, że ten człowiek będzie też alkoholikiem. Ale nie jest tak, że on musi nim zostać. To jest wybór tego człowieka. I tak samo jest najprawdopodobniej w tej rzeczywistości, bo, bo co, jak ja bym na jeszcze spróbował inaczej to wytłumaczyć. Jeżeli w danym domu przypuśćmy ojciec czy matka uprawiają pewną formę okultyzmu, to realnie w tym domu to osobowe zło jest. A więc wszyscy, którzy w tym domu są, są w jakimś miesiącu czy większym stopniu narażeni na działanie tego osobowego zła. I poprzez to Mogę powiedzieć, że dochodzi do, że tak powiem, pewnego dręczenia, które ma podłoże właśnie międzypokoleniowe, tak? To dziecko nie jest niewolone, dziecko nie jest, jest niewinne, ale jest narażone na atak tego złego ducha poprzez to, że załóżmy jego rodzice dokładnie to robią, czy tam jego dziadkowie to robili i tak dalej. Więc widzimy, że, że to chociażby może mieć takie podłoże. Inne podłoże, o którym tutaj um, moglibyśmy też poruszyć, jest też właśnie um, ten pewien problem zadośćuczynienia. Mówiąc innych programów wcześniej, kiedy mówiliśmy o tym, że Bóg dopuszcza, żeby dusze czystawe przychodziły. Rzadko to się zdarza, ale czasami Bóg dopuszcza, żeby dusza czyścowa przyszła, poprosiła o modlitwę. Albo poprosiła o e, wykonanie jakiegoś czynu. Nie wiem, zamów za mnie mszę, albo oddaj komuś pieniądze, albo zrób coś takiego, tak. E, za dość uczyń, za, za jakieś tam, nie wiem, moje, moje jakieś tam machlojki, nie wiem, finansowe i tak dalej. Takie rzeczy się zdarzały, tak? Czyli istnieje, że, że tak powiem, pewna sprawiedliwość, która musi być dopełniona. Pewna sprawiedliwość Boża, która musi zostać właśnie za uczyniona. To to, o czym Pani mówiła. Gdyby każdy z nas odpokutowywał tylko za swoje grzechy. Gdyby nie było żadnych konsekwencji tych moich grzechów ze względu na innych, czy załóżmy tam na przyszłe pokolenie i tak dalej, również mówimy tutaj o grzechu społecznym, a wiem, że coś takiego przecież istnieje, a więc jest oddziaływanie na, na kolejne pokolenia, to to nie byłoby nabożeństw. Przebłagalnych, nabożeństw pokutnych za to, że ktoś tam zrobił. No to ktoś to zrobił. To jest jego wina. Niech on odpokutuje za to. Przecież on albo trafi do czyista, no, albo nie daj Boże, rzeczywiście no, no będzie potępiony, tak? Ale to jest jego wina. To czemu Kościół ma przepraszać Boga za coś, co, czego nie zrobił, nie? No więc, a jednak to robimy. Przepraszamy Boga za, za akt e, jakiejś profanacji. Więc jest jakieś, jakieś wytłumaczenie tego, że istnieje rzeczywiście ta sprawiedliwość Boża, której musimy zadośćuczynić. Jeżeli to nie zostanie zadośćuczynione, to to jest niesamowite, kiedy się na przykład czyta wizję błogosławionej Anny Katarzyny Emerliś. Ona w swoich wizjach dokładnie to pokazuje. Że, że nieodpokutowane grzechy za życia bardzo często w jakimś sensie, w jakimś sensie to konsekwencje tych grzechów tak? uderzają w kolejne pokolenia. Jak mówię, jest to rzeczywistość nowa, rzeczywistość nierozpoznana jeszcze tak, tak dogłębnie. Niemniej jednak, no mówię, z jednej strony nie należy stwierdzać, że jesteśmy zdeterminowani do tego, że musimy robić to, co. To, co robili nasi, nasi przodkowie, a z drugiej strony totalna negacja tego, że, że ma to jakieś oddziaływanie na nasze, nasze rzeczy, rzecz, na naszą rzeczywistość duchową, no, nie wydaje mi się do końca do końca poprawne. Słyszałam takie porównanie, że to jest tak, jakby owca odeszła od pasterza i pastwiska, gdzieś mhm. tam zgubiła się i wpadła do dołu ciemnego, i ona siedzi w tych ciemnościach, i później, jeśli ona w tych ciemnościach urodzi swoje dzieci, no to te dzieci chcą czy nie, urodziły się już w ciemnym dole i one nie, mm -hmm. nie są już na pastwisku, więc no po prostu, no mają trudniej, jeśli by chciały z powrotem być, no, no nie rodzą się na pastwisku, znaczy... tak jak z, normalne owce, tylko już są gdzieś w tym dole i one znają po prostu ciemność. O tym, o tym właśnie pisze chociażby ta autorka tego, yy, tej książki, tak, Nie króć za mną, gdzie ona mówi, jako dziecko miała ogromne problemy z modlitwą, mimo że chciała i szukała Boga. Pragnęła z tym, z, z tym Bogiem być, więc... Yy... To by tłumaczyło taką trudność u tak, niektórych. Jest, jest jednak coś, no, no więc mówię, nie, nie możemy udawać, że czegoś nie ma tylko dlatego, że jeszcze nie potrafimy tego do końca w jakimś sensie wyjaśnić, bo, bo coś jest dla nas e, obce. A, a myślę też, że e, to działanie, to jest niesamowite, to działanie Boga i Ducha Świętego też w Kościele chociażby przejawia się poprzez to, że my cały czas poznajemy, cały czas e, dowiadujemy się, że tak powiem, e, nowych rzeczy, Bóg daje nam światło e, aby odkryć chociażby źródło naszych problemów, po to, abyśmy byli bliżej niego i, 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 i mogli doświadczyć też gospodarki. A skąd się tego możemy się tego dowiedzieć? Szczęścia. Bo ja przypuszczam, że jeśli ktoś nas teraz słucha, no to nikt nie może być pewien, czy u niego w rodzinie gdzieś tam ktoś kiedyś, nie wiem, nie wróżył z Starota albo nie popełnił jakiegoś bardzo ciężkiego grzechu, za który nie odpokutował, czy w ogóle nie był jakiś mhm. straszny grzechu popełniał. To znaczy, ja bym w pierwszym rzędzie. Nie podchodzi do tego właśnie tak yy, drastycznie, tak, że, że, że właśnie nieszczęścia nasze, wszystkie, które doświadczamy, to są nieszczęścia, które spadły na nas z powodu właśnie grzechów jakiejś tam pokoleniowych. Ja mogę i powinienem, mam obowiązek odciąć się. Przepraszam, świadomie, dobrowolnie odcinam się od szatana, odcinam się od grzechu. Tak, mam z czymś problem, więc odcinam się od tego grzechu. Konfesjonalny wyznaje mój grzech. I to musi być podstawą. W, w jakiejś tam mojej walce duchowej o, o, o moją wolność. Jeżeli, jeżeli sam sobie jeszcze z tym nie radzę, to kolejnym jakimś takim krokiem, który bym tutaj radził, na przykład modlitwa o uwolnienie tak? od tego konkretnego też grzechu, tak, demona, który za tym konkretnym grzechem stoi. Nie? No więc tutaj bym w tym, w tym sensie w to bym uderzał, tak? nie generalizowałbym albo inaczej nie doprowadzałbym do rangi ogromnej problemów zniewolenia pokoleniowego. To, co nas dotyka, najczęściej dotyka nas yy, z powodu nas samych, albo, że tak powiem, z powodu najbliższego środowiska naszego. Jeżeli zaś rzeczywiście realnie zauważę, że w moich pokoleniach, ja o tym wiem, istniało konkretne, realne zło, że nie wiem, ktoś tam się powiesił, tutaj się ktoś powiesił, tu się ktoś powiesił i tak dalej, to mogę, aha, gdzieś mam do czynienia najprawdopodobniej z działaniem demona śmierci, tak? albo kiedy właśnie widzę, że z pokolenia na pokolenie wszyscy piją. No to po prostu terapii, czy, czy próby wyjścia też czy, i, i, i z tego nałogu mógłbym prosić o modlitwę stawiczą modlitwę o uwolnienie tak? od, od tego demona, który tak powiem tych wszystkich tak powiem, zatapia w tym alkoholu. Ale jeżeli nie, nie, nie widzę jaskrawo, że rzeczywiście w moim domu, czy w mojej rodzinie. Z pokolenia na pokolenie działy się jakieś tam takie rzeczy, to nie powinienem też doszukiwać się tutaj e, nie wiadomo czego. Lepiej przyjrzeć się e, może swemu najbliższemu środowisku, tak? Czy ja miałem miłość? Czy w moim domu był pokój? Czy dali mi tą wiarę? Czy nie było w moim domu właśnie okultyzmu? Tutaj najbliższe środowisko. To naprawdę nie trzeba wychodzić o wiele dalej. Najczęściej to, co, co nas niszczy i co nas dotyka, to są problemy naszego najbliższego środowiska, czyli mojej mamy, mego taty, tak? No jeszcze dziadka może być. Zależnie od tego, kto nas też wychowywał, czy, czy gdzieś. Osoby, gdzie ten... które znamy, po prostu. Tak, osoby, które znamy, kontakt. które nas nas naj... kochały lub nie dały nam tej miłości. I to z tego źródła najczęściej wynikają wszystkie nasze właśnie zranienia, kompleksy to wszystko, co, co, co niszczy nam życie. I tak, teraz tutaj mogę to omadlać, tak? Może daj mi uzdrowienie, zrozummy, właśnie z braku miłości ojca, czy braku miłości matki. Yy, Uzdrówmy moje wspomnienia z relacji z ojcem alkoholikiem, czy tam przemocą i tak dalej bo to niszczy moje życie, tak? To niszczy moje emocje, to, to niszczy wszystko, co, co mam. Możemy się modlić o to sami w domu, bo wiem, że istnieją różne propozycje, nawet książkowe, właśnie o uzdrowienie takich też grzechów międzypokoleniowych w książkach wydawanych na przykład przez Odnowę w Duchu Świętym. Czy można tutaj akurat domu rzeczywiście przechodzić? Takie książki istnieją, takie modlitwy też istnieją, ale mówię bym, nie, nie szukał aż tak mocno, nie wchodziłbym aż tak mocno w tą rzeczywistość zniewolenia międzypokoleniowego, bo są też i, i propozycje, o czym chociażby pisze ostatnim miesięcznik właśnie egzorcysta y, propozycję modlitw chociażby księdza de Grandisa, który, który no, jak jeden z tych autorów y, z tego egzorcysty pisze nie do końca teologicznie te modlitwy są poustawiane, jakby powiedzieć, to jest to pewna, pewna forma manipulacji, czy rzeczywistość magiczną, tam on wprowadza właśnie poprzez manipulację modlitwą tak? czy, czy pewnymi, pewnymi sakralnymi doświadczeniami, tutaj chodzi o chrzest Manipulacjach sztem i tak dalej. Więc lepiej, lepiej rzeczywiście, bardziej bezpiecznie w pierwszym rzędzie skoncentrować się najpierw na sobie, czy rzeczywistość, czy zło, to co mnie dotyka, nie jest moją winą. Moim wejściem w okultyzm, moim wejściem w grzech, moją formą jakiegoś zniewolenia, moją formą mm, braku modlitwy, braku życia duchowego. Czyli to jest mój grzech, to jest moja słabość. W drugim rzędzie i, i tutaj właśnie też bardzo często to właśnie wynika, czy nie jest to problem mojej rodziny, mego dzieciństwa, yy, jakiejś traumatycznej, trau, jakiegoś traumatycznego doświadczenia, gwałtu, pobicia, jakiejś chorej nienawiści, braku miłości itd. Okólnie traumy w, w życiu i one bardzo często doprowadzają do tak ogromnych zranień, że gdzieś dochodzi do zniewolenia. Czy gdzieś dochodzi do naprawdę złamania komuś życia? A nie szukać, nie szukać gdzieś czegoś, czegoś gdzieś, gdzieś dalej, co nie świadczy, że, że coś takiego nie istnieje. Tak? Mówię jest to na razie młode, młode doświadczenie, które pojawiło się w kościele czy w grupach charyzmatycznych do którego trzeba podejść bardzo, bardzo z dużym dystansem i delikatnie, a z drugiej strony, no mówię, nie należy od razu też e, stwierdzać, że to wszystko jest złe i, 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 i totalnie odrzucać. Gdyby to Państwo mieli jeszcze jakieś pytania dotyczące tego tematu, to zachęcamy, żeby wysyłać je pod adres remigiuszmałparadionipokalanow.pl a my już na dziś kończymy modlitwą. Panie, który jesteś uzdrowieniem, który dałeś nam życie, Ty, od którego pochodzi wszelki początek, Proszę cię, uzdrow wszelkie nasze relacje, relacje naszych rodzin, w naszych domach, między nami. Tym, którzy już odeszli do ciebie, panie, a którzy jeszcze nie są z tobą w niebie, proszę cię, obnaż ich swoim życiem. Niech twoja krew, którą przelałeś za nas na krzyż, obmywa ich, pozwala im cieszyć się, radować byciem z tobą. A nam, którzy żyjemy, proszę cię, obdarzaj nas zdrowiem ciała, duszy, psychiki. Obdarzaj nas potrzebnymi, dobrymi relacjami z naszymi krewnymi. Panie, przetnij to wszelkie zło, które jest między nami. Te wszelkie zniewolenia, wszelkie złe relacje, złe zachowania, wszelkie związania, to wszystko, co nie pochodzi od Ciebie. Uzdrow to, Boże, aby Twoje królestwo wzrastało w nas i w naszych domach. O to Cię, Panie, proszę, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Radio niepokalanów. 102 i 7 FM oraz 98 i 6 FM w Łodzi. Błękitne granie.